Witam wszystkich, Zofia z Krakowa. Dzień 10. Przykład modlitwy Jezusa i apostołów. Raz na zawsze widzimy, jak Chrystus podczas swojej ziemskiej posługi spędzał czas na modlitwie. Jak zwykle po nauczaniu wielkich tłumów i uzdrawianiu chorych oddalał się na pustkowiu i modlił się. Łukasz 5:16. Ewangelista Łukasz sprawozdaje, że miało to miejsce również przed powołaniem 12 apostołów. Stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których tak nazwał, też nazwał apostołami. Łukasz 6:12-13. Jezus modlił się na górze przemienienia. Łukasz 9:29. Duch kierował nim tak, aby spędzał czas ze swoim niebiańskim Ojcem na modlitwie. Była to głęboka potrzeba jego serca. Wiedział, że tylko dzięki modlitwie będzie jedno z Ojcem i otrzyma moc do wykonywania dzieła, które przed nim stało. Jezus odnosił zwycięstwo nad szatanem, ponieważ poświęcał czas na przebywanie ze swoim Ojcem za pośrednictwem modlitwy. Gdy czytamy o konfrontacjach Chrystusa z szatanem w życiu ludzi, opętanie, choroby, śmierć lub w trakcie zjawisk przyrodniczych, na przykład burze, to w tym momencie nie widzimy, że jest zatomiony w modlitwie i prosi Ojca o moc do zwycięstwa. Otrzymał ją bowiem już wcześniej, modląc się długo i wytrwale. Stając twarzą w twarz z szatanem i jego dziełem, Jezus po prostu wypowiedział słowo w mocy i z autorytetem Ojca, a moc szatańska była złamana. Słowo Chrystusa wypędzały demony, uzdrawiało chorych, wzbudzało zmarłych i uciszyło burzę. Płynąca z jego lekcji jest, z tego lekcja jest prosta. Chrystus w czasie modlitw zachowywał jedność z Ojcem i w ten sposób otrzymywał jego moc do zwycięstwa nad wrogiem. Następnie wychodził z miejsca modlitwy, będąc nadal z nim w łączności. Był świadomy jego obecności każdego dnia i w każdej chwili. Chrystus zachowywał się świadomą i bardzo rzeczywistą jedność z Ojcem przez całe swoje życie. Kiedykolwiek ścierał się z szatanem, był gotowy na to wyzwanie i odnosił zwycięstwo dzięki swojemu życiu modlitewnemu. Przykład życia modlitewnego Jezusa był kontynuowany przez apostołów. Modlitwa była kluczowym elementem ich służby. Gdy rozwój Kościoła zaczął wymagać od nich poświęcenia służbie coraz większej ilości czasu, ustanowiono diakonów, aby usługiwali przy stołach. Apostołowie tak wypowiadali się o swoich priorytetach. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Dzieje Apostolskie 6:4. Wyznawcy wczesnego Kościoła byli ludźmi modlitwy, napisano o nich, i trwali w nauce apostolskiej i ze wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwach. Dzieje Apostolskie 2:42. Modlili się w świątyni, w domach i na łonie natury. W dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy. Dzieje Apostolskie 16:13. Wszyscy apostołowie byli ludźmi modlitwy. Apostoł Paweł pisał, że modlił się za wierzących we dnie i w nocy. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak w waszej wierze. 1 Tesaloniczan 3:10. Ponieważ apostołowie byli ludźmi modlitwy, byli także ludźmi mocy w Bogu. Pierwsi chrześcijanie także byli ludźmi modlitwy, dlatego Bóg mógł przez nich dokonywać wielkich cudów. Z uwagi na to, że Jezus posłał Ducha, Ewangelia mogła być głoszona światu. Jeśli tylko wytrwacie w wierze ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Kolosan 1:23. Bóg wzywa każdego chrześcijanina, aby stał się potężnym wojownikiem, którego orężem jest modlitwa. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Pierwsze, dlaczego Jezus tak dużo czasu poświęcał modlitwie? Drugie,
W jaki sposób przykład modlącego się Jezusa wpłynął na apostołów? Trzecie, jak wyglądało życie modlitewne wyznawców wczesnego Kościoła? Czwarte, jak chcesz zmienić swoje życie modlitewne? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się. Pierwsze, o to, aby Bóg wciąż prowadził was swoim świętym duchem. Drugie, o to, aby Bóg uczynił was na wzór Jezusa i apostołów potężnymi wojownikami, których orężem jest modlitwa. Czy osoby na waszej liście z modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia Twoje, a będę rozmyślał o cudach Twoich. Psalm 119:27. Panie, daj mi zrozumienie Twoich nauk. Spraw, abym wciąż rozmyślał o Tobie i modlił się do Ciebie. Amen.